Witajcie moi kochani, zapraszam was do kolejnego unboxingu. Dwie rzeczy wpadły do mnie dzisiaj niespodziewanie. Czemu jestem bez koszulki? Bo jest dzisiaj gorąco jak na wieczór, jak na noc, praktycznie jest po 22. Będę starał się mówić ciszej. Paczki do mnie przyjechały, coś takiego, no i zobaczycie coś bardzo fajnego, dwie fajne gry na piątą generację. Tak, tak się złożyło ciekawie. Jak to się mówi, szafa gra i może zacznijmy sobie od tego, co do mnie przyjechało z eBaya. Bardzo ciekawa gra, powiem wam małą historię, to była licytacja. Zainteresowałem się tą grą już miesiąc temu, może trochę wcześniej. Lubię generalnie tego typu gry właśnie sportowe. Ostatnio mnie trochę wzięło. Co prawda nie gram na razie w tego rodzaju właśnie gry, ale przyjdzie ochota, to po prostu wiadomo się zagra. Jak się lubi dyscyplinę wybraną, to nie lubi się tego na chwilę, tylko lubi się po prostu praktycznie cały czas. No chyba, że no, po prostu nam się coś zmieni, nie? No, wygrałem licytację, była niższa kwota wcześniej, później się coś tam popieprzyło. Człowiek jeden z drugim, nie, jedna osoba praktycznie, jedna osoba licytowała i nie spodobało mi się to. To była najniższa cena, jaką udało się wyrwać, tam bodajże chyba za 7 funtów, tak? 7 funtów. 7 funtów? Nie pamiętam. Nie, więcej chyba. Nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, jaka cena była, ale mogę coś tam zawsze dopowiedzieć na temat historii licytacji. Także niepozorny tytuł, mało znana gra, chyba nawet w ogóle nieznana praktycznie. Na Sega Saturn Steep Slope Sliders, chyba to będzie pierwszy unboxing, pierwsze omówienie po polsku tej gry, bo nie ma nigdzie tej gry na polskim internecie. Muszę sobie zobaczyć stan pudełka. No jest okej, okay, tak. Jest okej. Okay. Mamy snowboard. Nie jest to taki zwykły snowboard. Na Sega Saturn bardzo mało jest gier z tego rodzaju właśnie sportów ekstremalnych. I w rzeczy samej spróbowałem sobie ten tytuł zasięgnąć. Tam ponad 100 zł chyba zapłaciłem i to jest normalna cena w miarę. Pewnie można by było za mniej wyrwać, ale wiecie, jak to jest dzisiaj. Dzisiaj cena jest taka, jutro jest cena taka, nie? Wyszła ta gra wcześniej na automaty, o ile dobrze pamiętam. Odrobinkę wcześniej i przy tej grze grzebał Capcom na automaty. Generalnie jest to gra od Segi. Deweloperem jest Victor Interactive Software. Oni byli tam po części powiązani z Segą, jeśli dobrze pamiętam, i oni stworzyli właśnie na tej podstawie snowboardy. Ta gra generalnie w Japonii, w Ameryce wyszła pod koniec 1997 roku, w październiku i w listopadzie, natomiast do Europy zawitała dopiero w lutym 1998 roku. Ta gra normalnie chodzi po bardzo popieprzonych cenach, ponieważ jest to jedna z ostatnich gier wydanych na tą konsolę, jedna przynajmniej z 98 roku. Bo tam jeszcze parę gier wyszło, dosłownie, na tą konsolę. Już konsola umierała dosłownie na naszych oczach, więc było to widać. Najważniejsza jest płytka. Płytka ma co prawda kilka rys, nie? Bardzo ładnie to światło oddaje w końcu. Będę musiał to sprawdzić, jak wrócę z Poznania, bo jutro jedziemy z Basią. Pewne rzeczy pozałatwiać. Personalny, tak wygląda nadruk płyty. Bardzo fajne, góry widać na niebiesko, zadbana. Płyta przynajmniej od tej górnej strony, no tutaj mówię, kwestia sprawdzenia, ale sądzę, że Saturn mój to przeczyta. Jestem tego pewny. No i normalne pudełko, nie tak jak w tych Virtua Fighter czy tak dalej. Tamte pudełka to były okropne, nie? Takie pseudokartonowe. Instrukcja. Bardzo lubię sobie czytać te instrukcje. Zobaczę save'y, ponieważ w tej grze można zapisywać stan gry. I szukałem strony na temat zapisywania zapisywania gier generalnie, zaraz, co to jest? Aha, oznaczenia rodzaju kamer, rodzajów kamer, jakie są.
Save data, gdzie to jest? Tutaj jest, tylko nie ma ilości bloczków. Generalnie na internecie i na jednej stronie, zaraz wam powiem jakiej na koniec, sprawdzałem sobie, czy jest rozpiska, ile dana gra zajmuje bloczków. Niestety nie ma czegoś takiego na Saturnie. Jedynym rozwiązaniem prawdopodobnie jest emulowanie gier, czyli pobieranie ROMa i sprawdzanie w emulatorze poprzez właśnie konsolę, niby konsolę Saturna, ile dana gra ma bloczków, bo często jest tak, że ani na pudełku nigdzie nie jest informacja podana na temat takich rzeczy, a czasami po prostu taka informacja się przydaje, taka niby pierdołowata, ale wiecie, dla kolekcjonera to jednak ma jakieś znaczenie. Sobie tylko okładkę poprawię, bo jest na górze troszeczkę wyciągnięta do góry, a nie chcę, żeby się z nią coś stało, bo takie gry starsze, w ogóle z każdą grą tak robię, żeby poprawić sobie na górze, żeby ta folia stykała się z papierem równo. O, tu na górze już trochę jest lipa. No i trzeba sprawdzać, ile bloczków ma dana gra, żeby tam, wiadomo, mieć orientację. Żeby mniej więcej wiedzieć, ile save'ów może na karcie pamięci pomieścić. Niby to pierdoła, ale wiecie, na to zwracam uwagę i lepiej wiedzieć, bo później wiecie, brakuje miejsca na karcie i o, jednak muszę kupić kartę pamięci, a te karty pamięci są no drogie na Saturna, kosztują trochę. Ja akurat miałem takie szczęście, że kupiłem wraz z konsolą kartę pamięci i to było już wliczone w cenę, nie? Więc spoko. No i druga gra, już nie na Saturna, na konkurenta bardziej można rzec. Zamówiłem sobie, słuchajcie, miałem kiedyś wersję niemiecką, ale się jej pozbyłem, bo mówię, naprawdę, nie przepadam za wersjami niemieckimi. Dla mnie to jest straszna rzecz, tak naprawdę. I dosyć szybko ją dostałem, bo zamówiłem ją 2 dni temu. Tak, na początku tego tygodnia ją dostałem. A już do mnie przyjechała. Oczywiście paczkomatem. Lubię sobie odbierać. Także spoko. Jest to przed wami. Pewnie już wcześniej mogliście widzieć pierwszy driver. Zobaczę pudełeczko, jak ono się prezentuje. Jest ok, tak, jest fajnie. Jest to wydanie, na którym mi zależało. Oryginalne. Z angielskim językiem, tak? Nie niemieckim, tylko angielskim. Jeszcze to sobie sprawdzę, ale to mówię albo pod koniec kwietnia, albo na początku maja. Będzie gameplay oczywiście, ale chyba robiłem z drivera. No ale pokażę mimo to. Pokażę mimo to, że jest, nie? No, driver. Obowiązkowy tytuł na Playa 1. Jak najbardziej. Bardzo by mnie ciekawiło, jakby ta gra wyglądała na tej konsoli. Na Sega Saturn. Zapewne zakładam się, że pierwotnie, gdy bardzo początkowo ta gra... o cholera. No te naklejki, to mówię, to jest jednak lipa, nie? Pewnie ktoś znalazł na to kiedyś sposób. Ale... kto wie. No. Pewnie w początkowych zamysłach ta gra mogłaby trafić na Saturna, gdyby nie po prostu klęska Segi na polu konsolowym, przynajmniej jeżeli chodzi o 5. generację konsol. No Dreamcast to już wiadomo, inna bajka, nie? Trochę. No, dobra, innym razem to sobie zaskubię. W takim razie bardzo was pozdrawiam, dziękuję za uwagę. PlayStation i Sega Saturn obok siebie, mimo to, że są to rywalizacyjne konsole, to jednak warto je mieć przy sobie. Tyle dałem za drivera, myślę, że to jest ok cena. Wiem, że pewnie tam gdzieś indziej, w Wielkiej Brytanii czy gdzieś tam pewnie znajdzie się za mniej, ale wiecie co, ja już po prostu wbijam na to. Mam to mam. Taki stan, jaki chciałem. A, już widzę, co jest nie tak. Poprawię sobie tylko okładkę. Ostatnie ujęcie i do zobaczenia w maju. Ostatni film w tym miesiącu. Może jutro mały wypad zrobię, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś tam się fajnego dogra. Nie? Teraz jest fajnie. Dobra, bardzo was pozdrawiam. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za
wszelakie miłe słowa od waszej strony i postaram się 1 maja, tak, 1 maja będzie stream, oczywiście teraz jak to wrzucę, to będzie nieaktualne, ale tak jak na Facebooku pisałem, 1 maja będzie stream, może jeszcze 3, na urodziny też coś nagram, więc będzie dobrze, damy radę. Pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia. Nie dopowiedziałem o jednej rzeczy. Stronka, o której mówiłem, której pobieram, zapożyczam informacje na temat konsol Segi, gier od Segi, gier na Segę ogólnie, tak, na wszystkie konsole, cokolwiek, co by było o Sedze. Generalnie biorę od strony segaretro.org. Jest to bardzo fajna stronka, na której możecie sobie przejrzeć większość, prawie wszystkie informacje na temat każdej konsoli Segi, prawie wszystkich gier też na daną konsolę Segi, czy to Master System, Mega Drive, wszystko znajdziecie, wszystko. Jest strona po angielsku, bardzo fajnie jest rozwijana, codziennie coś tam jest dodawane, taka Wikipedia po prostu, wiedza na temat właśnie całej Segi, czy to starsze gry, czy to już po Dreamcastie, wszystkie te gry, które były wydane od właśnie niebieskich, także fajnie sobie tam zobaczyć, zwłaszcza, że ja właśnie głównie stamtąd biorę wszelakie informacje na temat całej firmy, samych grach, więc mówię, no, fajna stronka sobie to zobaczyć, dokładnie daty premier niektórych gier są niejasne dzisiaj, a tak to według źródeł właśnie z magazynów jest to fajnie rozwiązane i no warto wejść, linka gdzieś tam dam w opisie filmu, także reklamuję jak najbardziej stronkę, żeby była na topie w Polsce. No to jeszcze raz na razie, pozdrawiam, cześć.